Dzień dobry, moi mili, Maciek z tej strony. A dzisiaj dla was mam, że tak powiem, może klasyka jakiś tam terenówek z prawdziwego zdarzenia, czyli Grand Vitara drugiej generacji. Oczywiście auto to już jest większe od zwykłej Vitary, bo mamy pięciodrzwiowe i tu mamy wersję pięcioosobową. Auto przyjemne, przede wszystkim jest z początku produkcji 99 rok, silnik benzynowy, dwulitrowy, chyba o pojemności, znaczy o mocy 136 czy tam 137 koni, ale to sobie sprawdźcie w ogłoszeniu, dokładnie teraz nie pamiętam. No i kolejny duży plus, auto jest z instalacją gazową, więc każda osoba, która patrzy na koszty, będzie, myślę, że zadowolona. Jest to oczywiście manual, no i napęd prawdziwy 4x4, lubiany przez osoby, które jeżdżą czasami takimi autami w terenie, bo z dobrym reduktorem i na sztywno dołączanym przodem. Co jeszcze warto o niej wspomnieć? Przebieg jest to 347 tysięcy, ale auto jest 99 rok, czyli ma 25 lat rocznikowo, więc nie według mnie jest to przebieg absolutnie normalny dla takiego auta. Jakby robił 10 tysięcy rocznie, czyli bardzo mało, miałby 250, 20, a miał 500, czyli wychodziło, że robił około 15 tysięcy rocznie, jak na dość duży samochód, coś w stylu SUV-a. Myślę, że to jest absolutnie normalny przebieg. Jak widać, auto ma jeszcze z tyłu hak, co wiele osób do takich, że tak powiem, wozów lubi, bo często po prostu te 4x4 są brane na jakieś tam ciągnięcie przyczepki jakiegoś tam, na przykład, nie wiem, ktoś ma, lubi jeździć na koniach, to też widziałem takie samochody wykorzystywane właśnie do tego lub tam do jakichś wojaży po lasach. Ogólnie historia tego wozu, czemu się to u mnie zdarzyło, bo jak widzicie, ma też polskie rejestracje. Klient ode mnie brał Grandisa i zostawił mi to do sprzedania. Miał go chyba przez 2 lata i odkupił też od swojego znajomego. Podobno to auto kiedyś było sprowadzone z Włoch, dlatego największa jej bolączka, czyli korozja, tutaj jest bardzo ładnym stanie. Tylnie te sierpy, jak otworzycie drzwi, są ładne, nie zgnite, prawy i lewy. Tak samo jak po karoserii, nie widać rdzy i rama jest bardzo ładna. Bo oczywiście nie wspomniałem, że wóz jest na ramie, czyli no to właśnie dlatego też można nazwać to taką prawdziwą terenówką. I według mnie ma dużo lepsze właściwości jezdne niż ten Maverick, którego miałem ostatnio. No, zapiąłem mu tu napędy, ładnie się by na ślizgim jeździł, jakby w ogóle nie było praktycznie śniegu. No i co, z przodu jeszcze widzicie kangurek przeciwdzielny, bo to ten wóz jest też dobrze, dosyć wyposażony, no bo ma nawet klimatyzację, a potrafił być totalne golasy. No i ciekawe malowanie, bo wóz, że tak powiem, srebrno-wiśniowy, więc można troszeczkę ożywić, jak to mówią, na smutną zimową aurę. No i jeszcze, jak widać, są alufelki, przyciemnione szyby, więc nie jest to taki golas. A resztę już wam opowiem wewnątrz pojazdu. Dobra, to nagrajmy sobie wnętrze. Wnętrze jeszcze muszę troszeczkę skórzu tu ogarnąć, wiadomo. Samochód też użytkowany do jakichś tam celów rekreacyjnych, że tak powiem, to nie jest czyszczony na bieżąco, bo jak będzie takiegoś lasu, to coś tam się może ubrudzić. No ale jeszcze zapomniałem wam wspomnieć, że naprawdę tutaj ma samochód ważne opłaty, OC i przegląd, butle też również ważne, mini instalację gazową sekwencyjną, która bardzo fajnie tutaj pracuje, ładnie się przełącza, widać, że jest dobrej jakości ta instalacja, bo jest z lubryfikatorem. Więc ten technicznie samochód według mnie naprawdę jak na starą terenówkę, bo to musicie brać zawsze inaczej pod uwagę, niż kupujecie stare Seicento, a kupujecie stary samochód terenowy. One jednak miały troszeczkę ciężejsze życie. A tutaj muszę przyznać, że nie czuć, żeby był ten pojazd wydydłany. Dobra, pokażę wam na szybko środek, ale tak jak mówię, muszę go troszeczkę jeszcze odkurzyć. Chociaż tam klientom przy Mavericku nie przeszkadzało bardzo to, że to lekko jest przykurzony. Dobra, lewa strona, dosyć dobre wyposażenie, 4 elektryczne szyby, elektryczne lusterka, tu macie włącznik od gazu, jakiś stary alarm przeciwdzielny, tył, przód, cudów nie ma, deokleiny drewnopodobne, wydaje mi się, że fabryczne lub od dealera, bo to wszędzie mamy, nawet spójrzcie, na radiu mamy tutaj tą okleinę. Zapomnijcie, nie ma petów, nie czuć nim zapachu fajek, więc jeżeli komuś to przeszkadza,
to tutaj tego nie ma. Jak widać, jest klimatyzacja. Kierownica taka sobie, specyficzna, nietypowy kształt na te czasy, tylko dwuramienna. Wygodnie się tutaj trzyma ręce. Przebieg tutaj sobie widzicie. Trzeba ogarnąć jakiś czujnik od ABS-u tylko. No i jeszcze aftermarketowy termometr, jakby ktoś chciał sobie spojrzeć. Na zewnątrz mamy ile stopni? 24, a to co się rozsypało, to tylko mąka, pewnie ktoś sypał mąką, a w środku 32. No to wiadomo, takie rzeczy się często psuły, to jest do wyrzucenia założenia inne, ale ja tego nie będę dotykał. Fotele, jak widać, z tyłu i z przodu jest skóra, nawet szybę łokciem otworzyłem. Z przodu macie założone jakieś pokrowce, żeby po prostu albo to wyglądało lepiej, ja tego już nie będę ściągał. Nawet kolorystycznie pasuje troszeczkę do tego, co jest w oryginale. Gałka od zmiany biegów, gałka czy manetka od zmiany przełożenia. No i cóż, więcej to o wozie nie będę Wam rozpowiadał, bo nie jest to samochód za 50 tysięcy, tylko samochód do jakiegoś tam użytku w pole, w trasę lub do lasu. Ale myślę, że jest tego, co spojrzałem oferty na rynku, naprawdę jest niezły i ktoś jeszcze nim pojeździ, bo ten starszy facet, co nim ostatnio użytkował, to o niego dbał. I cóż, to by było na tyle. Jeżeli film się Wam podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, macie pytania, komentarz, mail, chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, wejdźcie na moje media społecznościowe, takie jak Mavkar Auta na Instagramie. A jeżeli szukacie innych aut, to możecie po prostu do mnie napisać i poszukam Wam czegoś na zamówienie. Pozdrawiam, cześć!